W sumie pewnie dopiero przed chwilą się pożegnałem, moi drodzy, ale, nie wiem ile jeszcze mi zostało gry, nie wiem ile czasu się wyrobię. W sumie się pożegnałem przed sekundą i nagrałem kolejny odcinek, ale... Tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiem dokładnie ile te odcinki będą trwały, więc ja tam sobie wyliczyłem 30 minut, ale pewnie będzie tak, że zakończę po 20 i wytnę w ogóle ten kawałek z pożegnaniem. Więc witam was, moi drodzy, serdecznie. Jeszcze raz. Kontynuujemy oczywiście. Musimy teraz zrobić ten true ending, żeby zobaczyć jaka ścieżka jest naszej tutaj przyjaciółki. Chociaż widzę, że nie muszę nawet. Ale dobra, jak idziemy już od końca, to idziemy do końca. Tylko tutaj musimy dać litościwość. I oczywiście dajemy dalej panienkę. Przedstawmy się. Odmawiamy. Suweren oszczędza podwładnego. Czujesz ulgę, ale czy to coś zmienia? Czy wszyscy razem spłoniecie? Ewidentnie. Prawdziwe zakończenie panienki. O, nie chciałem tego. Dobra. To nie może się tak skończyć. Dalej zbieraj złe zakończenia. Kurwa. Dalej zbieramy złe zakończenia. Dalej zbieramy złe zakończenia. Mamy jeszcze dwie kartki. Nie zostawię wam tego tak dziwnie zakończonego. Zostało nam cztery endingi jeszcze. Myślę, że damy radę to zrobić. No, musimy dać radę. Musimy dać radę. A społeczność, panienka odchodzi, gdy jest o to proszona. Czyli... A społeczność, okej. Okay. A społeczność, okej. Okay. Odchodzimy. Tu mamy ufność. Ufność, ale... Sami wracamy do suwerena, tak? Niewierność. No dobra. Przedstawmy się. Posłuchaj, idziemy sobie. Odejdź sama. Możesz donieść swojej wartości bez niczej pomocy. Grupa demonów stoi na zewnątrz, zaraz przy bramie. To już mieliśmy. No właśnie, to nas zabija chyba, tak? Od razu umierasz. No właśnie. Dlaczego? Przecież zrobiliśmy wszystko tak, jak powinno być. Niewierność. A jeżeli mu tą niewierność wyłączymy? Przedstaw się. Posłuchaj. Odejdź sama. Ale im bliżej jesteś, tym więcej dymu zauważasz. Jest czarny, brudny, przysłania piękne niebieskie niebo. Zamek pochłaniają płomienie. Na Boga, co tu się stało? Przyglądasz się uciekającym demonom, lecz nie dostrzegasz między nimi suwerena. Wbrew zdrowemu rozsądkowi wbiegasz do płonącego zamku, by ją odnaleźć. Szybko odnajdujesz sypialnię suwerena, ale jej drzwi są zatrzaśnięte. Klapka jest zbyt gorąca, by jej dotknąć. Nie masz wystarczająco siły, by je otworzyć. Bijesz pięściami w drewno, zrezygnowana. Co sobie myślałaś? Wszystko dlatego, że zapomniałaś o swojej roli. Przecież tylko bohaterowi udałoby się dokonać czegoś takiego. Zaczynasz kaszleć. Dym jest za gęsty, nie możesz oddychać. Dociera do ciebie, że nie pozostało ci za wiele czasu. Rzucasz się w stronę schodów, by się ocalić. Ale ogień rozprzestrzenia się szybciej niż przypuszczałaś. Nie dasz rady. Nie możesz powstrzymać śmiechu. Ha, cóż za żart. Panienka ratująca demona? Gdybyś tylko trzymała się swojej roli, nic takiego by się nie wydarzyło. To dokładnie taka kara, na którą zasłużyłaś. Pozwalasz ogniowi czcić twoją duszę, ale my to mieliśmy już. Kurde. Dlaczego się demon nie odblokował? Przecież my tu... My nie odblokowaliśmy jeszcze tutaj tego demona i to jest problemem, dlatego nie możemy pójść dalej. Dlatego zróbmy jeszcze raz naszego podwładnego. Dostaje dzień wolny. Wyprowadza panienkę. Jest niewierny. Jest niewierny, nie wiem, co ja tam zaznaczam. Tam jest aspołeczność. Jest. Aspołeczność jest. Posłuszeństwo, ufność. Ufność, posłuszeństwo.
Ufność, posłuszeństwo. A może jak będzie bez ufności? Może jak będzie bez ufności, to wtedy to się stanie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, zabijamy suwerena. No nie. No nie. Właśnie, my jakoś dziwnie przeskakujemy. Jeszcze raz. No, służymy. Nie chcesz jej zabijać, nie możesz. Nadal się nie odblokowało. Dlaczego? Kurde, faja, no. Ty i twoi przyjaciele odwracacie się, widząc, że panienka podsłuchiwała waszą rozmowę. Nie będzie dobrze, jeżeli suweren o tym usłyszy. Poćwicz techniki mordowania. Wtrąć ją do lochów. A, tu jest oprawca. Ty i twoi przyjaciele pojmujecie panienkę i zabieracie ją do lochów. Są puste. Stoją tu głównie do dekoracji, żeby miejsce było bardziej klimatyczne. Panienka jest bardzo rozemocjonowana. Zamykasz ją w celi, by ochłonęła, i wracasz do spiskowania z przyjaciółmi. Ale oto w bramie pojawia się bohater. Dopytuje o panienkę. Może chodzi o tą, którą właśnie zamknęliście. Strażnik, który wszystko musiał widzieć, opowiada bohaterowi, co się stało. Myślisz, że jest idiotą. Po co dawać bohaterowi kolejny powód do zabijania? Bohater krzyczy: Gotujcie się, by stawić czoła sprawiedliwości, i inne takie bohaterskie głupstwa, po czym wbija miecz w pierś strażnika. Jesteś dość mały w porównaniu z twoimi przyjaciółmi, więc jesteś w stanie uciec, nim miecz dosięga i ciebie. Zaczynasz myśleć, gdyby tak bohater zabił dla ciebie, za ciebie, suwerena, i tak wyszłoby na twoje. Czekasz cierpliwie, aż sytuacja na zewnątrz się uspokoi i wystawiasz głowę. Zauważasz bohatera i suwerena na samym środku bitwy, obydwoje są zmęczeni, pójdzie łatwo. Gdy nadarza się okazja, uderzasz bohatera w głowę, ogłuszając go. Co ty wyprawiasz? Nie widać, że to pojedynek? Nie odpowiadasz. Musisz dokończyć zamach. Rzucasz się na nią i rozrywasz ją na strzępy swoimi szponami, aż nareszcie przestaje się ruszać. Potem zajmujesz się bohaterem. Nie możesz ryzykować, że się odrodzi i cię odszuka. Dość łatwa wygrana, ale to żadna różnica. Wszyscy, którzy zdołali przeżyć, wychodzą ze swoich kryjówek. Jesteś nowym władcą zamku. Wszyscy się przed tobą kłaniają. Żyjesz w strachu, że pewnego dnia cię zdradzą, tak jak i ty zdradziłeś swoją władczynię. Dobra, chyba się udało. Zakończenie Lorda Podwodnego A. Jest? Oprawca jest. 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 Kurwa, jest. Dobra, czyli co? Możemy w końcu zrobić bedending w panience. Dobra, poznaję a społeczność. Panienka odchodzi. A społeczność, panienka odchodzi. Dobra. Ufność. Ufność jest. Panienka wraca sama do suwerena. Niewierność, oprawca. Jest, jest, jest. Dobra. Posłuchamy. Odejdź sama. Od razu cię zauważają i postanawiają zamknąć cię w lochu, nim sprawisz im jakieś kłopoty. Krzyczysz, ale demony ignorują twoje protesty. Nie możesz uwierzyć, że uciekłaś wyrokowi więzienia w swojej wiosce tylko po to, by dostać wyrok więzienia w tym okropnym miejscu. To straszne. Kto powstrzyma te demony przed skrzywdzeniem suwerena? Przepraszam, muszę się napić, bo mnie normalnie już gardło boli. Masz nadzieję, że da sobie radę. Ty na pewno nie dasz. Przez korytarze zamku echem odbijają się odgłosy walki. Czy to bohater? Jeśli tam jest, nie słyszy twoich wołań o pomoc. Po dłuższej chwili odgłosy ucichają. Nie masz pojęcia, co takiego położyło im kres. Nadal czekasz, ale nikt po ciebie nie przychodzi. Bez szansy ucieczki gnijesz w celi. Zakończenie uwięzionej panienki.
Zza kurtyny wypada list. Znaleziono zagubiony list 2. Jak to wygląda? Podwładny 9 na 9, panienka 11 na 11, suweren 10 na 10, jeszcze bohater, dwie sztuki. I odblokowała nam się nowa opcja. Nowa opcja... No właśnie czego? Nie wiadomo czego. Ale to sobie sprawdzimy jeszcze dzisiaj. Moja miłości. Wiesz, urzeczywistniło się moje największe marzenie z dzieciństwa. Tak. Otóż to. Otworzyłem własny teatr. Lubię myśleć, że rozpierałaby cię duma, gdybym tylko nadal miała cię u swojego boku. Wiem, ile by to dla ciebie znaczyło, by towarzyszyć mi podczas premiery. Przepraszam, że robię to bez ciebie, ale pomyślałam, że gdyby tylko mój teatr stał się sławny na cały świat, wieść o nim dotarłyby także do ciebie, gdziekolwiek jesteś. Na zawsze twoja tragedia. No właśnie, zobaczcie, że mamy tutaj 3 zakończenia, z czego u bohatera ma... A nie, też 3. Jakie przyznałem, że tam 2 były? Nie wiem. Serio, nie wiem, nie mam pojęcia. A społeczność? Bohater ucieka przed demonami. Posłuszeństwo. A społeczność? Bohater wierzy w historię panienki. Czekajcie, bo się pogubiłem. Ufność. Niewierność oprawca. Czyli jeszcze raz, co ja robię? Uciekam i bohater wierzy w historię panienki. Ucieknij. Dobra, uwierzmy jej. Gdy docierasz do bram, pytasz demony, czy przypadkiem nie widziały panienki. Wytakują. Informują cię, że akurat przytrzymują ją w lochach. Zaufała im, a w podzięce wtrąciły ją do celi, więc demony naprawdę są potworami. Żądasz, by zabrano cię do niej, ale nie pozwalają ci przejść. Nie oczekiwałeś od tych bezmyślnych kreatur, że zrobią cokolwiek innego. Wiesz, co musisz uczynić. Przeszywasz mieczem demona przed sobą i wbiegasz do zamku sam. Tylko ty możesz ocalić panienkę. Co ty kurwa sobie myślisz, morderco? Dobre. Suweren wpada w szał. Przysięgasz, że zgładzisz zarówno ją, jak i całą rasę demonów. Pada cios za ciosem, ale suweren nie ma zamiaru tak łatwo się poddać. Obydwoje opada cię z sił, kiedy... Wszystko ogarnia ciemność. Oto nagły kres twojej misji. Zakończenie pechowego bohatera. Jeszcze 2. Jeszcze 2. Czyli tak. Niewierność zostaje, oprawcę wyłączamy. Stanowczość. Stanowczość, niewierność. I litościwość. Tak? Tak. Ucieknij. Uwierz jej. Gdy tak stoisz niepewny, jaką decyzję podjąć, panienka ogłasza, że sama udowodni, że mówi prawdę. Ciągnie cię za sobą. Ma o wiele większe szanse na przeżycie, gdy jesteś obok, więc się nie sprzeciwiasz. Oto czeka was wielka przygoda. Gdy zbliżacie się do zamku, zauważacie grupkę demonów stojącą przy bramie i nic nie możesz na to poradzić, ale słyszysz, o czym rozmawiają. Rozmawiają o zamordowaniu swojego suwerena. To jedynie udowadnia, że demony naprawdę są chłopcami. Musimy ją ostrzec. Nie rozumiesz, skąd ten pomysł. Im mniej demonów, tym lepiej ma się cały świat. Są oziębłymi, okrutnymi potworami, które trzeba zniszczyć. Te okrutne potwory właśnie zauważyły, że je podsłuchujecie. Panienka ucieka do zamku, a ty nie masz wyjścia. Biegniesz za nią. Podacie do komnaty suwerena. Panienka gorączkowo próbuje przekazać jej, co usłyszeliście. Do pomieszczenia wpada demon podwładny, nazywając was kłamcami. Za nim wbiega grupa demonów, która zgodnie zwala winę na tego malutkiego. Demony to takie egoistyczne stworzenia. Zaczynasz na nie krzyczeć. One zaczynają krzyczeć na ciebie, potem na siebie nawzajem, a potem suweren także krzyczy, żebyście zamknęli jadaczki.
Jezu, przepraszam was, ale miałem taki napad kaszlu, że o Jezu. Grozi im przemocą. Ta suweren wcale nie jest lepsza od swoich poddanych. Wytarz swój miecz mocniej. Jeśli będziesz musiał wybić wszystkich do bezpieczeństwa panienki, zrobisz to bez zastanowienia. Demony szepczą między sobą, po czym zatrzaskują drzwi, zostawiając najmniejszego w środku z wami. Rozglądasz się szukając wyjścia, ale żadnego nie znajdujesz. Masz okropne przeczucie. W ognieniu oka cały pokój zajmuje się ogniem. Co to za demoniczna magia? Podwładny bije w drzwi, zrozpaczony zdradą. Dołączasz do niego, przysięgając, że rozliczysz się z skurzliwymi demonami po drugiej stronie. Chwilę potem suweren chwyta małego podwładnego za gardło. Ten błaga o litość. Wbija swoje szpony w pierś podwładnego, a ten wydaje z siebie przenikliwy krzyk. Odsuwasz się. Nie chcesz być kolejną ofiarą jej złości. Wbija i przekręca swoje pazury w nieżywym ciele biedactwa. Nie możesz dłużej na to patrzeć. Spoglądasz na panienkę. Płacze. Trzymając dłonie przy piersi, szeptając modlitwy. Nadal ma wiarę. Och, jak jej zazdrościsz. Waszą dwójkę suwerena i zwłoki podwodnego trawią płomienie. Okej, zakończenie zrezygnowanego bohatera. Aż mnie normalnie chrypa wzięła. I teraz zostaną nam tylko i wyłącznie true ending, czyli kochani, no już wiele nam gry nie zostało. Litościwość, i lecimy. Uwierzmy jej. Czy go zabije? Patrzysz, jak malutki płacze i wymyśla wymówki, ale suweren ani drga. Puszcza go. Czy demony jednak nie są takie okrutne? Zgadujesz, że teraz i tak nie ma to już znaczenia. Wszyscy razem spłoniecie. Prawdziwe zakończenie bohatera. Zza kurtyny wypada list. Znaleziono zagubiony list pierwszy. No i kochani, mamy wszystkie, ale to wszystkie zakończenia. Moja miłości, to tak niesprawiedliwe, nie sądzisz? Nasza rozłąka. To niedorzeczne, okrutne. Postanowiłam więc, iż najwyższy czas, by dać upust tej rozpaczy. Zatem zaczęłam pisać i będę pisać do dnia, gdy znów cię ujrzę. Wtedy może napiszesz jakąś historię razem ze mną. Czekam na ten dzień z niecierpliwością. Na zawsze twoja tragedia. No i kochani, został chyba ostatni scenariusz. Gratulacje, zgłębiono każdą ścieżkę, dziękuję. To nie może się tak skończyć. Chcesz wysłuchać modlitw panienki? Postanawiasz odnaleźć sposób, by nareszcie wszystkich ocalić. Ale gdy przypominasz sobie wszystkie ścieżki, nie wydaje ci się, że jest jakakolwiek szansa na uniknięcie złego zakończenia? Czy naprawdę nie możesz nic zrobić, by wszystkich ocalić od pożaru? Jeśli nie możesz nic działać, działając w obrębie ich własnych historii, może najwyższy czas, by wziąć sprawy w swoje ręce. Bohater w ogniu, panienka w ogniu, podwładny w ogniu, suweren w ogniu. A to jesteśmy my. Odważnie wkraczasz do historii, używając swoich mocy, by przenieść wszystkich w bezpieczne miejsce. Trochę dziwne, że tak potrafisz. Co tu się dzieje? Przyglądasz się sobie. Tak, jesteś... No, z sobą. A dlaczego twoje ciało jest czarne jak smoła? Nie wydaje ci się, że to trafnie cię reprezentuje, ale nie masz czasu na skargi. Bohater, panienka, podwładny i suweren się w ciebie wpatrują. Wyglądają, jakby nie wiedzieli, co mają ze sobą począć. To chyba dlatego, że zazwyczaj to ty jesteś ich przewodnikiem. Co takiego im powiesz? Czołem. Jestem tu, by was ocalić. Czołem. Uśmiechasz się niezręcznie i przedstawiasz. Panienka pierwsza odpowiada. Moje modlitwy zostały wysłuchane. Musisz być... jej bogiem? Nie. Jesteś jedynie graczem. Gdyby był to jakiś bóg, pewnie byłby finałowym bossem. Tak zazwyczaj działają te wszystkie RPGi. Uświadamiasz sobie, jakie musi być prawdziwe zakończenie. Chwila. Nie. Dość tego.
Przyznam, że przez ten cały czas was wszystkich wspierałam. Ale co to ma być? Jakieś fanfiki z self-insertem? To już passé. Patrzysz bezradnie, jak tragedia zastępuje z niebios. Nie przeszło ci przez myśl, że nie będziesz jedyną osobą, która postanowi wkroczyć na scenę, prawda? Jestem narratorem, bajkopisarzem, bogiem tego świata. Zwijcie mnie tragedią, jeśli chcecie. Twoich towarzyszy pochłania ciemność. Nie będzie ci przeszkadzało, jeśli odeślę ich z powrotem do ich złych zakończeń, prawda? Pozostajesz w mroku ze mną, tragedią. Mam szczerą nadzieję, że czas spędzony w moim teatrze uważasz za miłe. Aczkolwiek nie mogę tolerować ściągnięcia na twoją osobę całej uwagi. To dość obraźliwe. Mam dość tych wszystkich złych zakończeń. Chcę zobaczyć coś nowego. Pierwsze. W takim razie, mówiąc szczerze, trzeba było nie pojawiać się w miejscu o nazwie Teatr Złych Zakończeń. Ile można? Myślę, że pokonanie mnie może być jedynym sposobem na zobaczenie lepszego zakończenia. Tyle ci pozostało, czyż nie? Cóż, to brzmi ujmująco. Pokaż, co potrafisz. Najwyższy czas skopać dupę Bogu. Czy my będziemy walczyć? Scena jest gotowa na twoją ostateczną walkę ze mną, Bogiem tego świata. Cóż poczniesz? Jak będziesz walczyć z samą tragedią? Z chęcią zobaczę. Atakuj. Z tragedią nie da się walczyć, bronimy się. Próbujesz osłonić swoje serce, by się bronić, ale to nic nie daje. O, to wszystko? Nigdy mnie tak nie pokonasz. Ida, daj spróbować jeszcze raz. Broń się. Próbujesz usłonić swoje serce, by się obronić, ale to nic nie daje. Może po prostu nie rozumiesz, jak zdeklasowany jest w tym miejscu zwykły człowiek. Podziwiaj, oto moje piękne, tragiczne opowieści. Czyż sam ich widok nie sprawia twojemu sercu bólu? Przed twoimi oczami rozwinęło się 41 moich skrupulatnie wykonanych zakończeń. Musisz być takim samym masochistą jak ja. Muszę pochwalić twoją staranność. Te postacie bez wątpienia zajmują własne miejsce w twoim sercu. Nadal cierpią za kulisami, wiesz? Wielka szkoda, że nie ma ich tu z nami podczas końca świata. To prawda. Jesteś tu, by ich ocalić. Nie dasz rady w pojedynkę. Fuck me. HP nieskończoność. Twoje HP 41. Każde zakończenie. Przyzwij. Znajdujesz bohatera w jego domu, pochylonego nad maszyną do szycia. Twoje nagłe wtargnięcie nieźle przeraża biedaka. Czy jesteś demonem? Wyjaśniasz, że nie jesteś demonem. Jesteś... Jak masz to ująć w sposób, który zrozumie bohater? Zamiast tego pytasz, co takiego szyję. O, to? To mój bohaterski strój. W jego słowach wyczuwasz dumę. Zastanawiacie, czy to kostiumy sprawiły, że przyjął rolę bohatera. O, chcesz ubranie? Bo nie wydaje mi się, że jakieś na sobie masz, przepraszam. Przypominasz sobie o stanie, w jakim znajduje się twoje ciało i decydujesz, że tak, miło by było się w coś ubrać. Bohater wygląda na uradowanego. Okazuje się, że jego stroje są zbyt krzykliwe dla zwykłych mieszkańców wioski, więc nikt nigdy nie chce ich przyjąć. Prawdziwe zakończenie bohatera nagle staje się jasne. Proponujesz zmianę przeznaczenia. Że mógłbym być krawcem, nie bohaterem? O rety, tak, proszę, zrobię wszystko, by spełnić to marzenie. Bohater będzie walczył u twojego boku. Zgodziłem się na przygodę, ale nie spodziewałem się czegoś takiego. Oto przybył bohater. Walka z bossem bez takiego typa to w sumie żadna walka. To ty za tym stoisz, morderco. Nie mogę nazywać się bohaterem, póki nie zobaczę na własne oczy twojego upadku. To się jeszcze okaże. Tragedia atakuje okropnym losem. Minus 4 punkty. Siła woli. Jak chcesz walczyć z tragedią? Z tragedią się walczy siłą woli. Ale jeszcze nie. Przyzwijmy swoich przyjaciół. Odnajdujesz panienkę, gdy ta wychodzi z kościoła, zdeterminowana, by odnaleźć demona. Samą porę.
podchodzi do ciebie, zauważywszy twój niecodzienny wygląd. Przepraszam, czy jesteś jakimś podróżnikiem? Nigdy nie spotkałem kogoś, kto wygląda jak ty. Wyjaśniasz, że nie jesteś podróżnikiem. A może właśnie jesteś, w pewnym sensie. W końcu z twojego świata do tego jest dość długa droga. Panienka przygląda ci się z ciekawością. Więc może jesteś demonem? Miałam nadzieję, że dzisiaj kiedyś znajdę. Przypominasz sobie wszystkie okropne zakończenia, które ta nadzieja może przynieść. W końcu panienka jest katalizatorem tej historii. Moją rolą, skoro jestem panienką, jest zostanie porwaną przez suwerena. Ale wiesz, znudziło mi się czekanie. Pamiętasz tę część. Chciał lepiej zrozumieć swoją rolę, więc... Pytasz, jaki jest tego wszystkiego cel? Panienkę dziwi twoje pytanie. Może celem było coś tak zwyczajnego, jak odnalezienie miejsca, do którego należy? Prawdziwe zakończenie panienki nagle staje się jasne. Proponujesz zmianę przeznaczenia. Jeśli mogę zrobić coś, co pomoże mi odnaleźć poczucie spełnienia, proszę, pokaż mi drogę. Panienka będzie walczyła o twojego boku. Co to za okropna kreatura? Ranisz mnie, droga panienko. Czy tragedia naprawdę jest tak strasznym widokiem? Teraz pamiętam. Pamiętam wszystkie straszne rzeczy, które nam zrobiłaś. Więc to także powinno być ci znajome. Tragedia atakuje okropnym losem. Nie damy się. Wyzywamy teraz naszego kolegę. Docierasz do bram zamku suwerena. Jej podwładny jest na służbie, jak zwykle. Woła cię. Drugi strażnik głęboko śpi. Hej, kolego. Śmiesznie wyglądasz jak na intruza. Po co tu przylazłeś? Wyjaśniasz, że nie jesteś intruzem. Wprawdzie można cię za owego uznać, biorąc pod uwagę twoje wtargnięcie w ich historię, ale... Mówisz podwładnemu prosto z mostu, że jesteś tu, by ocalić wszystkich od tragedii. Miło, ale najpierw weź mnie ocal od śmierci z nudów. Nienawidzę tej roboty. Podwładny chichocze pod nosem. Pytasz, jaka praca byłaby lepsza. Najlepsza by była taka, w której wcale nie trzeba pracować. Chcę tylko beztroskiego życia i żeby nikt mną nie pamiętał i nikt mi nie dokuczał. Przypominasz sobie demony, które zmusiły demona do stania się częścią spisku, tylko po to, by na samym końcu go zdradzić. Gdyby nie one, może życie podwodnego byłoby spokojniejsze. Prawdziwe zakończenie podwodnego nagle staje się jasne. Proponujesz zmianę przeznaczenia. Więc stwierdzisz, że praca może sprawiać przyjemność? Nie, to brzmi jak kłamstwo, ale się z tobą zabiorę, tak na wszelki wypadek. Podwładny będzie walczył u twojego boku. Chwila. Co do chuja? Nikt nic nie mówił o jakiejś walce z bossem. Podwładny, musi tobą kierować desperacja, skoro o pomoc prosisz tak zawodnego sojusznika. Czyli jeśli skopię ci tyłek, wszystkie moje problemy znikną, tak? O, ale nie będzie tak łatwo. Tragedia atakuje okropnym losem. Oki. Siła woli, sprawiedliwość, życzliwość, nadzieja, dotliwość, wytrwałość. I został nam tylko już i wyłącznie suweren. Wbiegasz do komnaty suwerena z ulgą, patrząc na pochodnie na ścianach. Jedne miejsce, gdzie iskrzy ogień. Gdy zamykasz za sobą drzwi, suweren się przebudza. Kto śmie wkraczać na moje terytorium? Jesteś uciekinierem czy sługą? Wyjaśniasz, że nie masz zamiaru być jej sługą. Bardziej chcesz wyświadczyć jej przysługę. Pytasz, czemu całymi tymi śpi, a nie rozkazuje swojej armii? W odpowiedzi wybucha śmiechem. Owszem, fakt. Wielu z moich podwładnych twierdzi, iż powinnam być nieco bardziej stanowcza, jeśli chodzi o ludzi. Jak mój ojciec przede mną. Jego pragnienie zemsty było doprawdy nieskończone, napędzane nienawiścią i determinacją. Dało mi powód, by go zniszczyć. Nic nie poradzisz, ale myślisz, że już trochę za późno na backstory w postaci. Nie pragnę wojny z ludźmi. To jedynie, by zostawili mnie w spokoju, bym mogła prowadzić zwyczajne życie w swoim zamku z dala od nich. Uświadamiasz sobie, że musi być bardzo samotna przez całe życie otoczona nieprzyjaciółmi, a żołnierzami. Nic dziwnego, że tak szybko przywiązała się do panienki. Prawdziwe zakończenie suwerena nagle staje się jasne. Proponujesz zmianę przeznaczenia.
Moje własne próby osiągnięcia pokoju, przyznaję, były niedoskonałe. Skoro proponujesz rozwiązanie, niech będzie. Ruszajmy. Suweren będzie walczyła u twojego boku. A więc to tragedia. Ach, to Suweren. Teraz nie mam szans. Już wystarczająco długo uniemożliwiałaś mi osiągnięcie spokoju. Gotuj się na śmierć. Mam nadzieję, że ty również jesteś gotowa, by stawić czoła swoim śmierciom. Tragedia atakuje okropnym losem. Ja naprawdę mam problem z wypowiedzeniem tragedia. Skoro zabrała się cała drużyna, czy podoba się ostatniej zagadce? Jaka kombinacja skłonności otworzy wam ścieżkę ku prawdziwemu zakończeniu? Pokażcie. Oh shit happened. No nie wiem. Siła woli. Twoje rządy terroru dobiegły końca, tragedio. Nie poddam się. Bohater używa siły woli, by przezwyciężyć tragedię. Tragedia się chwieje. Zawsze jest jeszcze nadzieja. Nasze prawdziwe zakończenia istnieją. Muszą istnieć. Panienka z całego serca wierzy, że uda wam się pokonać tragedię. Tragedia się chwieje. Wytrwałość. Uderz mnie, a podniosę się silniejszy. Podwładny używa swojej wytrwałości, by pokonać tragedię. Tragedia się chwieje. Ambicja czy brutalność? Ambicja. Dotrę do prawdziwego zakończenia dzięki mojej własnej sile. Suweren używa swojej ambicji, by przezwyciężyć tragedię. To koniec. Złączając siły waszych serc, mierzycie w stronę waszych najlepszych przyszłości. Wszyscy uwalniacie ostatni atak, by na dobre zniszczyć tragedię. O, nawet za pierwszym razem się udało, chyba. Udało wam się. Udało wam się mnie pokonać. Tragiczne zakończenie samej tragedii. Wspaniale. Muszę wam wszystkim podziękować za znakomicie odgrywanie swoich ról. Dziękuję, bohaterze. Występował bohater w roli siebie. Dziękuję, panienko. Występowała panienka w roli siebie. Dziękuję, podwładny. Dziękuję, suwerenie. Koniec z tym. Pokonaliśmy cię. Weź już umieraj. Nie martw się. Niedługo was opuszczę. Pisała i wyprodukowała tragedia. Reżyserem był sam gracz. I nareszcie dziękuję ci najmocniej ze wszystkich. Nie byłoby nas tutaj bez ciebie. Tak, mój teatr złych zakończeń jednak miał w zanadrzu jedno dobre. Przepraszam za zwodzenie cię przez tak długi czas. Pragnęłam opowiedzieć historię, która usatysfakcjonuje widza. Czy mi się udało? Zastanawiam się. Myślę, że mnie usatysfakcjonowała. Dziękuję. Doceniam to. Szczęśliwe zakończenia nie powinny przychodzić łatwo. Rzeczywistość nie jest tak łaskawa. Ale na to zasłużyliście. Oto wasze prawdziwe zakończenie. Jednak nam się, kochani, udało zamknąć to w dwóch odcinkach ponad 30 minut. Kurde, aż nie wierzę, no. No i mamy 100% gry. Całkowite 100% gry. Widzimy, że nasz bohater... O Jezu, boję się, że tu będzie jednak niestety... No, że to nie są piosenki NCS. No ale dobra, może jakoś to się uda. Ogólnie widzimy mniej więcej, co się dalej stało z naszymi bohaterami. I bardzo przypomina mi to Hatsune Miku, jeżeli wiecie, o co chodzi. Naprawdę. Widać, czy słychać, że to w sumie śpiewa Vocaloid. Mam takie wrażenie, że to jest Vocaloid. No ale mniejsza, kochani, tak czy inaczej, naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze mi się grało Teatr Złych Zakończeń. Naprawdę świetnie napisana historia, dużo kombinowania, jak się już mniej więcej ogarnęło, jak idą te wszystkie historie i czym się sugerować, to naprawdę dało się ogarnąć, co robić dalej w historii. Nie czułem się jakoś zblokowany, nawet po imprezie tam rodzinnej, gdzie byłem pod...
no inaczej, byłem po imprezie i byłem w stanie zmęczenia, byłem w stanie kontynuować tą serię i naprawdę nie czułem, że było to łatwe, ale nie było też super trudne. Dało się non-stop ten gameplay kontynuować i historia w sumie jest bardzo fajna, taka ciekawa, bo gracz non-stop chce wiedzieć, co się stanie dalej, jakie są te historie, jak one się zmieniają i jak twoje prawdziwe zakończenie, jak to ogólnie będzie się działo. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Czegoś brakuje? O, nadal tu jesteś? Kurtyna opadła. Ostatni raz. Zamykam teatr. Koniec końców, nie ma już więcej tragedii do opowiedzenia. Została jedna. Zapytaj tragedię o jej historię. Właśnie, pytanie co mam wziąć. Ja? Chcesz wiedzieć, po co otworzyłam teatr? Byłam obsesję na punkcie złych zakończeń, oczywiście. Zdejmij maskę. Unosisz palce do pęknięć na mojej masce. Kawałek po kawałku jej części opadają w twoje dłonie, ukazując. Powinnam była cię ostrzec. To może mieć wpływ na twoje zdanie na temat moich opowieści. Nic nie poradzisz, ale mimowolnie porównujesz moją twarz z twarzą panienki. Nie jestem nią, lecz to nie do końca tak, że ona nie jest mną. Tak działa fikcja. Czy chcesz poznać nie kolejne zakończenie, ale prawdę? To jest nadzieja. No dobrze, ostatnia historia. Może już to wiesz, ale ta nie posiada szczęśliwego zakończenia. Na początek urządźmy scenę. W tym świecie nie było czegoś takiego jak demony. Nie było nawet bohaterów, jeśli mam być szczera. Nie była dziewczyna chcąca wyruszyć daleko w świat, by pełnić pewien rodzaj przeznaczenia. Ta część była prawdą. Ale była, przepraszam, nie była. Wiesz, co ja powiedziałem. Poznała kogoś. Inną dziewczynę. Dość popularny motyw, nieprawdaż? Panienka i suweren. Były nierozłączne przez pewien czas. Wszystko wydawało się idealne. Ale ich rodziny, społeczności, z których się wywodziły, nikt nie wspierał ich związku. To rzeczywistość wielu osób, także tej pary. Pomimo ich starań, świat obrał sobie za cel doprowadzenie do ich rozłąki. Ona. Nie. My. Kiedyś lubiłyśmy historie, w których miłość przezwycięża całe zło świata. W których siła uczucia jest w stanie przeprowadzić cię przez wszelkie trudności. Gdzie koniec końców wszystko się układa. Straciłam ją. I wtedy otworzyłam teatr. Ale ta historia ma szczęśliwe zakończenie. A? Tak myślałem, że cię tu znajdę. To ty! Minęło tyle czasu. Myślałem, że już nigdy cię nie zobaczę. Bo zawsze myślisz tylko o złych zakończeniach. Nie miałam zamiaru cię porzucać tylko dlatego, że sprawy się nieco skomplikowały. Dlaczego nie pokazałaś się wcześniej? Jestem takim głupcem. Mogłabym zapytać cię o to samo. Wiedziałeś, że nie potrafię się oprzeć odnalezieniu szczęśliwego zakończenia. Więc oczywiście miejsce jak to mnie przyciągnęło. Tak, ale nie sądziłam, że naprawdę zadziała. Czasami koniec końców wszystko naprawdę się układa. Dziękuję za przypomnienie. Kocham cię. A ja kocham ciebie. O, jakie słodkie. Teraz już naprawdę wszyscy mogą żyć długo i szczęśliwie. Zakończenie tragedii. No i kochani, skończyliśmy 40 minut, ja się martwiłem o 30. Zamknięte. A czy możemy wejść jeszcze raz? Nie ma tu już nic do ujrzenia, kochanie. Ale jeśli chcesz zresetować,
Jeśli naprawdę pragniesz doświadczyć tego wszystkiego od nowa, z radością ci w tym pomogę. Mamy zacząć resetowanie? Nieważne. Niezdecydowanie towarzyszy ci od zawsze. Daj mi znać, jeśli zmienisz zdanie. Dobra, kochani. To by było na tyle. Świetna historia, naprawdę wzruszająca historia, aż się łezka wokół kręci. Naprawdę bardzo mi się podobał Teatr Złych Zakończeń, mimo iż na początku byłem sceptycznie do niego nastawiony, tak teraz po prostu polecam 10 na 10, jeżeli dotrwaliście tylko i wyłącznie na tym odcinku, w sensie włączyliście ten odcinek i nie wiecie, co się działo w ogóle w grze, nie oglądajcie serii, tylko po prostu sami zagrajcie. Gra nie jest droga, naprawdę na Steamie tam są jakieś grosze, jeszcze jak umiecie kombinować na promocjach, to jeszcze taniej to znajdziecie, ale naprawdę warto, bo to się w sumie przychodzi jak film. Ewentualnie jak książkę, gdzie musicie sobie to jakoś tam doczytać, no prędzej komiks w sumie, nie książkę, tylko jakiś tam komiks, manga i tak dalej. Ale naprawdę super, super polecam. Moi drodzy, ale tym razem muszę się z wami pożegnać, bo już jest godzina 17, za godzinę wchodzi pierwszy odcinek, który był poprzednio, a jeszcze nie zacząłem renderingu pierwszego odcinka. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, grał dla was Shiro, a my się widzimy w innych seriach, innych visual novelkach. Trzymajcie się jeszcze raz, hej hej!